Siema byki, wywożę ścigacza do mechanika Fireblade'a mojego. Może na wiosnę będzie już dobry. Co tam jest do wymiany? Do wymiany tam jest prawdopodobnie membrany. No ale musi wszystko sprawdzić, po prostu nie wbija na wysokie obroty. Po odpaleniu, nie wiem, pierw na 6, 8 się rozkręca, a potem maczkawki, nie pali na wszystkie gary, czyli no, nie dostaje tyle paliwa, ile potrzeba. Co tam jeszcze? No, muszę wam powiedzieć, że Fireblade ścigacz, no to też z karbona jest, nad oponami trzeba po prostu zapanować i wymienić, bo muszę wam powiedzieć, że w 2016 roku ostatnio miałem zakładane mecelery, przód i tył wymieniane, a one w tej chwili mają 6 lat, są po prostu oponami starymi, stwardniałymi. Latem przejechałem się, to po prostu cały czas tylne koło się ślizgało, lekko gazu tylko odkręciłem. No i co, na wiosnę jak będzie zrobiony, no to kita, nie? I jazda na kole będzie. Dobra, jadę, pakuję go na busa i zawożę tymczasem. W tym roku to nie najeździłem się ścigaczem, ale myślę, że przyszły rok to będzie cały czas upalany. Będzie się działo. Być może gdzieś dalej wyjadę, kogoś odwiedzić. Zobaczymy. Może do projekta bym pojechał. Mam dużo kolegów, którzy też tam uwielbiają jeździć ścigaczem, czy na przykład, nie wiem, bym skoczył do, no mówcie, na Wielkopolskę, tam mam też paru kolegów, na Konin, na Bydgoszcz, na Toruń, czyli po prostu trochę pojeżdżę, tylko musi być po prostu ścigacz sprawny. O, ścigacz jest prosto po przeglądzie. Dobra, biorę kluczyki od busa i pakuję go. Trochę ryzyko, bo dysponuję tylko takimi dwoma pasami. Jeden krótki i jeden taki bez końcówki. Nie mam jak zaczepić, ale postaram się gdzieś przeciągnąć i obwiązać. Dobra, to jadę do garażu. O, najazd mam. Zobaczymy, może sam wdygam go. Bo mam stojak. Dobra, to też. I muszę wam powiedzieć, że te opony do ścigacza to wcale nie są takie tanie. Ja już w 2016 roku płaciłem za nie chyba 900, a to dlatego, że po prostu przód to jest 16, nietypowa Fireblade. Nie można innej założyć. Oj, jeszcze ten stojak. Czyli jak będzie do wiosny stał, to niech stoi sobie na... Oj, taka inwestycja jeszcze. Opony. Będzie musiała być. Tu są jeszcze jakieś pasy, ale to się nie nadaje do niczego. A jakie opony bym kupił do Fireblade'a? Mecelera chyba bym nie celował. Może... No nie, właściwie powiem wam szczerze, że... Jestem skazany po prostu na te opony, na takiego producenta, który ma w ofercie przód 16. Tak, innego wyjścia nie ma, czyli po prostu bym musiała być... Meceler wiem, że na pewno produkuje. Czy Michelin bym dostał? Nie wiem, muszę poszukać. Wejdę na Allegro, czy na OLX-a, na Allegro wejdę. I poszukam, zobaczymy, kto 16 produkuje do Fireblade'a. To taki nietypowy już motocykl, wychodzi z obiegu. Stary po prostu, 99 rok. Nic nie poradzę. Czyli ile zażądają, tyle trzeba będzie wydać. A koniecznie trzeba będzie wydać, bo na tych oponach nie da rady pojeździć. No chyba, że po prostu, nie wiem, 90 na godzinę. Więcej nie, w ogóle nawet nie ma co gazu odkręcać, bo po prostu naprawdę, mówię wam, to się po prostu ślizga, po prostu cała dupa lata, nie? Tak miałem właśnie teraz, jak wyjechałem latem. A niby ciepły asfalt, gorący, bo to było chyba nawet 38 stopni,
A asfalt miał około 30, czyli powinny się kleić, a nie było w ogóle przyczepności, tak jakbym po mokrym po prostu jechał. Czyli taka inwestycja mnie jeszcze czeka. Jednego tylko się obawiam, co już mówiłem, czy ja po prostu poradzę sobie, żeby go samemu załadować. To waży ponad 200 kilo, nie? To nie jest krosik, ale może dam radę. I jeszcze powiem wam, grubo zastanawiam się nad okleiną do bety 350. I tak mi pasowała cały czas taka łysa, biała z czerwonym, ale po prostu no tak grubo, ostro ostatnio myślę o okleinie. Może podpowiecie mi, jakie kolory by pasowały do mojej bety. Ja myślę, że powinno to być dominacja czarnego, białego i czerwonego, coś takiego. Ale jak macie pomysły, no to wrzucajcie. Jest fajera przykryta liśćmi. A myślę, że trzeba spróbować ją odpalić. Dobra. A kiedy mechanik się za nią weźmie? Tego nie wiem. Na pewno nie będzie mu się spieszyło, mi też się nie spieszy. Paliwo jest, bo było. O! No to, już odpaliłem. No cóż, aku rozładowany, ale jaka ona piękna jest, nawet jak nie pali na wszystkie gary. Cudo po prostu. Obsyfiała, ale będzie zrobiona. Będzie umyta, wyczyszczona, wypucowana. Będzie się wszystko lśniło. Fajerka. Po prostu piękna. Podoba mi się. No, to ładuje. Chwila prawdy. Bleku, czy bleku go wdyga sam. Chyba muszę. Nie ma wyjścia. Nie jest źle. Jest mój. Jestem. Jest. Dałem radę. Trochę poopowiadam wam o tym Fireblaze, w ogóle o historii jego zakupu. Dałem radę go spiąć nawet na te pasy śmieszne. O, lampę mam tutaj z tyłu do wymiany, bo nie pali wszystko. Nie polecam tych LEDów w pasku. Coś będę musiał wymodzić z tą lampą. Patrzcie, opona po prostu jest twarda, sztywna, w ogóle się nie klei. Absolutnie nie ma takiej możliwości, nawet dobrze nie była zjechana. Patrzcie, ile mi brakuje do zamknięcia, to jadę. A w samochodzie poopowiadam wam jeszcze, jak w ogóle trafiłem na tego fajerka, ile czasu szukałem, jakie pierwsze wrażenia z jazdy były w ogóle, nie? Jak tylko usiadłem. No i o tych kołach. To odpalam, jadę. Mechanik, czekaj za mną. Czekaj za blekiem. Nie uciekaj. Zrób mi go. Zrób mi go, żebym bleku miał czym jeździć na wiosnę. A wczesną wiosnę już wyjadę. Tylko mówię, opony. Opony to podstawa. I naprawić go. Także najlepiej kupić po prostu od znajomego. A jak jeszcze od takiego mechanika jak Tomek, no to naprawdę, po prostu dostałem motocykl kryształ. No. W 2013 roku go kupiłem, czyli mam go 9 lat, teraz w przyszłym roku będzie 10 na wiosnę w maju. A jeszcze coś, jeszcze chwila, moment, zaraz. Zaraz wam opowiem w ogóle pierwszy raz jak wsiadłem, tylko baterię muszę wymienić. Za chwilę wracam, za sekundę.
Nie uwierzycie, nawigacja, telefon mi padł, nie wiem jak dojechać teraz do mechanika. Lipa taka, podjechałem do niego na warsztat, ten drugi, może mi powie jak tam dojechać. Słuchajcie, udało mi się po raz kolejny, mogłem go zostawić na tym warsztacie, tutaj nie musiałem jechać na drugi. Czyli udało się, motocykl Fireblade ścigacz w dobrych rękach teraz jest. I na pewno na wiosnę zobaczycie jak to będzie zasuwać, przecinak po prostu. Czyli co, no do wiosny, ale opowiem wam jeszcze jedną kwestię. Czekajcie, zamknę. Opowiem wam jeszcze kwestię tego, jak pierwszy raz jak wsiadłem na tego Fireblade'a. Słuchajcie, a to było tak. W ogóle jak pojechaliśmy po niego, no to pojechałem z kolegą. Ja miałem wtedy jeszcze Navarę. I się umówiliśmy tak, że po prostu kolega, no on cały czas jeździł ścigaczami, różnymi motocyklami, a ja nie chciałem zbyt gorszy jechać do Inowrocławia nowo zakupionym sprzętem. Raz, że nie miałem chyba nawet kasku, nie miałem ciuchów, butów, nie miałem niczego. No i dobra, on tam się zapakował ze mną, tą Navarą pojechaliśmy, kupiliśmy, no i wraca, nie? Ale stanęliśmy na stacji, no bo tam nie było paliwa. No mówi mi jaraz, mówi, no petarda, Fireblade chodzi, ja tak za nim jechałem tym, tą Navarą i tak go obserwowałem i po prostu aż tak mi serce, kurde, pulsowało, nie? Mówię, kurde, ale mega to wygląda, nie, jak on tak jechał tym ścigiem, nie, potem jechaliśmy dwupasmówką, tam mówi, że 250 miał, nie, jest bardzo zadowolony, że fajny motocykl, nie, i w ogóle, i ma odejście, i jest po prostu petarda. No i stanęliśmy na stacji, nie, i mówi, jaraz, no weź się kawałek przejedź, nie, kurde, ja tu nie mogłem tego gazu wyczuć, ile to dołożyć, nie, przyzwyczajony do tych dwusłówów CZ i tych innych, nie, bo wcześniej jeździłem CZ-ami, Rometami i wsiadając na tego ściga tu 900, kurde, powiem wam, no jakoś tam kawałek pojechałem, nie? Dopiero potem, za tydzień, jak już kupiłem ciuchy, wyjechałem na pierwszą jazdę z nimi i w trzech jechaliśmy. Jeden z takich doświadczonych motocyklistów, nie? Ten kolega, co właśnie z nim wracałem z zakupu i jeszcze był taki nowy, nie? I wiesz co, wiecie co, ja tak wolno jechałem, tylko na prostej trochę odkręciłem zakręt, od razu zwalniałem, w ogóle nie wchodziłem w łuki i to i tamto. I oni tak stanęli, nie? I ten jeden kolega mówi, ty, mówi, a ty nie masz dwójki, tylko jedynkę? No i to taka pierwsza moja jazda była. No i oczywiście ta pierwsza jazda, no to od razu skończył mi się ten, jakby to wam powiedzieć, no... Zaczął mi gasnąć na wolnych obrotach, czyli jak miałem lampy włączone, co tam, regulator napięcia mi siadł w tym samym dniu. Czyli już powrót był sam, oni pojechali dalej, mówię, słuchajcie, nie patrzcie na mnie. Raz mnie tam zapchali, bo po prostu nie mogłem już go odpalić, zapchali mnie i na postojowych wróciłem jakoś do domu. I to taka historia była. Pierwszy raz mój na 900, na Fireblade Honda CBR RR. SC33. No dobra, no to wszystko. Na razie czekajcie na odcinki z Fireblade'a na wiosnę. Elo, trzymajcie się, pozdrawiam. Hejos, hejos.